Willkommen! Bienvenue! Welcome! To ja, Lola Noir, i dzisiaj mam dla Was kolejnego burleskowego vloga pokazującego, jak wygląda życie artystki burleski od kulis. Dzisiaj będziemy się zajmować kostiumem burleskowym. Przejechałam do Ani, która szyje gorsety od lat pod marką Absent i która już popełniła kilka gorsetów w mojej kolekcji. Myślę, że najwięcej gorsetów w mojej kolekcji jest od Ciebie w sumie. Jest mi niemiło. I będziemy gadać na temat kostiumów. A my się poznałyśmy, kurczę, jakby ja, tak jak już powiedziałam, mam ładnych kilka gorsetów, które niektóre kupiłam, niektóre zamawiałam jeszcze jak właśnie istniał ten sklep stacjonarny. Jakby wiedziałyśmy o swoim istnieniu, bo to środowisko jest bardzo małe i po prostu obserwowałyśmy się tam gdzieś na social mediach, coś tam ten. I w którymś momencie, jak zawiesiłaś działalność sklepu, a ja potrzebowałam, żeby mi ktoś zrobił kostium na wymiar, no to wiedziałam, do kogo się odezwać. Tak naprawdę wtedy chyba się poznałyśmy pierwszy raz w realu, ale no jakby to nie był taki pierwszy raz, kiedy ze sobą gadałyśmy. Tak, zdecydowanie, tak. Tutaj bardzo mocno internet pomógł też w kontakcie bezpośrednim, żeby potem się spotkać, umówić, pogadać, obgadać. Ale no, tak jak mówię, jakby ja już mam przynajmniej dwa kostiumy, które przynajmniej częściowo wyszły spod Twojej ręki. Gorset do numeru, w którym jestem Jessica Rabbit, właśnie robiła Ania. Taki kostium, do którego jeszcze właśnie cały czas pracuję nad tym, żeby skończyć ten numer. No i teraz będą dwa kolejne kostiumy, więc jakby już będzie cała kolekcja kostiumów od Ciebie po prostu. Niezmiernie miło z tego powodu, strasznie się cieszę. A też mam przecież od Ciebie kilka gorsetów, i naprawdę kilka ze trzy chyba, albo cztery, które albo kupiłam, albo dostałam od Ciebie, albo dostałam od kogoś na jakiejś wymiance, które też wyszły spod Twojej ręki, więc no naprawdę jest to tego trochę. Chciałabym mieć gorset taki obszyty piórami i fajnie byłoby, jakby był nie na suwaczek, tylko na ten patyczek. Tak, na ten patyczek, tak. Wtedy będzie fajnie, bo wiesz, że mogę się zasłonić, tutaj wyciągnąć i nie ma. Natomiast strasznie mi się spodobał ten motyw z piórami. Trudność jest taka, że te moje wachlarze są w takim trochę nietypowym kolorze, bo to nie jest taki fiolet, tylko to jest taki śliwkowy fiolet, on jest ciepły. Mi się udało znaleźć taśmę z piórami, natomiast nie wiem, czy mam jej po prostu dostatecznie dużo. Tutaj mam tyle na razie jej, więc to nie starczy, wiesz, na górę, a na dół trzeba będzie domówić. Myślałam albo o takim, no takim overbaście właśnie z takimi trochę przedłużonymi biodrami, albo o gorsecie i takim pasie trochę jak do tańca brzucha troszeczkę. Oglądałaś Kryminalne zagadki Penny Fisher? Och nie. No nie. Ale to do nadrobienia jest. W Kryminalnych zagadkach Penny Fisher w pierwszym odcinku drugiego sezonu chyba jest taki motyw, że ona występuje w klubie i właśnie burleskowym i właśnie tańczy z wachlarzami i ma taką prześliczną spódniczkę jakby z piór. To jest taki pas, trochę mini spódniczka z piór i to tak ślicznie wygląda, strasznie mi się to spodobało. Jak złapię jakiś internet... Tak, jesteśmy w pomieszczeniu, które nie ma internetu i to nie jest żart. Tutaj jest strasznie ciężko złapać internet. W tym konkretnym pomieszczeniu. Obstawiam, że to pomieszczenie służyło do przesłuchiwania ludzkich. Albo co, to możemy wyciąć. Tak, rzeczywiście tej taśmy starczy nam na górę, ponieważ musimy ją ułożyć... Tak, to może być kilka warstw, żeby nam tam jest, zbudowało. Tam jest bodajże 5 metrów. Tak, żeby ci biust powiększyło, bo tobie trzeba powiększyć. Niewielki biust, trzeba go powiększać. Optycznie, no co możemy, to zrobimy. Na dużo nie możemy liczyć, ale... Zaraz znajdę. Nie, ale kolor śliczny. Kolor śliczny, abstrahując od mojego bycia hamem, to kolor śliczny. Tak, natomiast mówię, bo po prostu
trudno jest znaleźć ten konkretny kolor, bo to po prostu trzeba szukać, nie że jest fioletowy, bo jak są fioletowe, to one są zawsze takie bardziej chłodne. Ja kupiłam taką taśmę z takimi większymi piórami, takimi wiesz, kogucimi, bo też coś tam, zmieniała mi się ta koncepcja po drodze, ale jak to potem przyłożyłam do tych wachlarzy, to okazało się, że to jest jednak zupełnie inny kolor, nie? I, a przecież wszystko musi to się wypasować. Więc beżowy overbaścik. Oprzyty piórami. I teraz nie wiem tak naprawdę, która wersja będzie lepsza. Czy po prostu gorset z dwóch stron oprzyty piórami, czy gorset plus ta spódniczka? Co ty myślisz? Kwestia tego, czy zostajesz potem w tej spódniczce, a resztę masz zdjętą, bo ona wtedy będzie bardzo seksownie biodra podkreślać. Też myślę, że tak może być, no więc chyba gorset plus spódniczka. Oczywiście wiesz, to jest inspiracja. To jest inspiracja, tak, tak, żeby nie było tak. Nie ściągamy od nikogo. Tak, dokładnie. Tylko się inspirujemy, oglądamy obrazy klasyczne i się inspirujemy. Tak jest. Więc to jest pierwsza koncepcja i to jest ta prostsza koncepcja. Aha, overbaścik. Okej. Oprzyty piórkami, bo jakby idea tego numeru jest taka, że to po prostu będzie taniec z wachlarzami, więc tam bardziej będzie akcent na to, co będę z tymi wachlarzami robić, niż ile rzeczy z siebie zdejmuję. Więc tak naprawdę ten gorset jest głównym punktem programu i właśnie, żeby można było go zdjąć tak trochę jednym ruchem. Bo też ważne jest to z tym zdjęciem za pomocą tej fiszbiny, tego paseczka, żeby można było to zrobić jedną ręką. No tak. Bo w drugiej będę trzymać wachlarze. A powiedz mi, spódniczka wtedy by zostawiała na biodrach? Nie musi mieć jakiegoś specjalnego zapięcia, żeby... Nie, nie. To znaczy fajnie byłoby jakby, wiesz, nie była taka, że się trzyma na słowo. No, znaczy, nie. Ale nie, spódniczka nie byłaby zdejmowana, myślę. W sensie, że nie musi być to jakieś szybkie rozpięcie, że schodzi. Tylko, że może być to klasyczne, zwykłe zapięcie, żeby właśnie nam się trzymało na biodrach. Wiesz co, myślę o tym, bo może bym gdzieś to, wiesz, jakoś recyklingowała, więc w sumie gdyby można było zrobić zapięcie na jakieś zatrzaski, myślę, nie raczej gumka z pętelką, bo to może być trudno złapać w ruchu, ale na jakieś zatrzaski to by było w sumie spoczko. Albo po prostu haftki. Albo haftki. No zatrzaski wydają bardzo charakterystyczny dźwięk przez rozpinanie. To nie zawsze wpada w ucho, delikatnie rzecz ujmując. Tak, no ale zatrzaski są zawsze lepszą opcją niż, nie wiem, żeb. Drugi jest zaproszeniem do jakby pokazu kreatywności. Bo z drugim pomysłem wiąże się taka historia. Dostałam kostium w prezencie. Dostałam kostium w prezencie od moich bardzo dobrych przyjaciółek, które po prostu przedstawiły mi kostium. To jest tak naprawdę część kostiumu, no ale no. I powiedziały, zrób z tego numer. Jakby kostium jest w takich nietypowych dla mnie kolorach, ale wymyśliłam sobie koncepcję numeru do niego i no, ewidentnie potrzebuję czegoś na górę, więc przyniosłam ten kostium i różne rzeczy do tego kostiumu zesłać. I nie mam tutaj konkretnej koncepcji, co to właściwie miałoby być, ale potrzebuję jeszcze coś z siebie zdjąć. Więc to jest rzecz pierwsza w tym kostiumie. I to jest takie o. Taka narzutka, piękna, z krawędzi. I jak widzisz, kolorek jest taki nieco jarzeniowo-różowy i to jest motyw, który się tutaj będzie przewijał. Tutaj mamy... O, nie, to jest jarzeniowo-różowy. Tutaj mamy harnesik. Wow, jest śliczne. Jest przepiękne. Znaczy, nie kolor. To, że mnie było, co wam tam, to też jest bardzo ładne, ale tutaj kolor mnie powalił tak już turbo. Widać go po prostu tak. Od razu, nie? Mamy do tego majteczki. Majteczki mają... No. I do tego są jeszcze pasty, z których chyba nie wzięłam ze sobą, bo przełożyłam je do innego pudełka, ale pokażę ci, w jakim są kolorze, bo one są zrobione z takiej taśmy mniej więcej. Aha. Czyli to jest taki opalizujący, jasno-różowy kolorek. I do tego są różowe frędzle.
Więc też właśnie przyniosłam trochę takiej taśmy, trzy rodzaje różne, jak widać, trochę jakieś friendly, takie rzeczy, które myślę nawiązują kolorystycznie do tego i jakby można by je wykorzystać. Jakieś luźne cekiny, widzisz, tutaj jest mnóstwo różnych takich rzeczy. To pudełeczko szczęścia mam. Pudełeczko szczęścia, tak. I teraz koncepcja moja na ten numer jakby wypłynęła z tego, jak wygląda ten kostium. Mm-hmm. Kostium jest klasyczny w kształcie, ale bardzo nowoczesny w kolorystyce, więc jakby też poszłam, szukałam odpowiedniej muzyki i potem jak znalazłam muzykę, to jakby już mi to zaskoczyło. I teraz ja chcę puścić tę muzykę, ale nie chcę zdradzać publiczności, co to będzie za muzyka. Brakuje mi w tym kostiumie czegoś do zdjęcia stąd. Jakby jest, ta piosenka trwa ze 4 minuty, więc jakby trzeba... Mhm. A ponieważ to ma być taki klasyczny striptease, taki właśnie bardzo showgirl, bardzo... Bardzo właśnie w takim stylu jestem taka super i pozwalam wam na siebie patrzeć, jak z siebie zdejmuję różne fajne rzeczy. Więc potrzebuję czegoś takiego fajnego. Ale myślimy o samym biuście, czy idziemy też ku dołowi? No właśnie nie wiem, nie mam koncepcji. Jakby ten kostium jest trochę bardziej jednak przez to wdzianko tak naprawdę chyba, w stylu lat 20, ale też myślę, że tego wdzianka niekoniecznie musimy z niego korzystać, możemy dorobić do tego jakiś szlafroczek i wtedy może być taka właśnie klasyczna, burleskowa właśnie. Mm-hmm. No, tu mam szlafroczek, tutaj mam gorsecik, tutaj mam coś tam. Możemy iść w tą stronę. Pierwsze, co mi się skojarzyło, to taki... Wiem, że to w ogóle nie zahacza o temat biustu, ale taki bardzo wysoki pas do pończoch klasyczny, taki pod biust podchodzący. Mm-hmm. No i wtedy mogłybyśmy na przykład do tego zgrać nie pełny staniczek, tylko taki odsłaniający nam połowę biustu. Nie wiem, może jakbym na siebie rzeczywiście to włożyła i pokazała ci się w tym, to zapraszam się serdecznie. Peniuar zawsze się sprawdza. No. Peniuar się zawsze sprawdza i rzeczywiście i on pracuje, bo on płynie razem z serwetką. Jak ty się poruszasz, to on tak. Za tobą się... Ja widziałam peniuary, które wyszły spod twojej ręki i jakby wpisałam do ciebie w kwestii peniuarów kiedyś tam i ten, no. Jest mi niezmiernie miło. Tak, tak, rzeczywiście. No faktycznie możemy... Wiesz, posiadanie takiej narzutki nie jakoś nie neguje peniuaru, bo tak naprawdę możesz mieć tak, po tak. kolei się z kolejnych warstw rozbierać. Tak. Rzeczywiście jakiś bardzo delikatny peniuar, taki w klasycznej właśnie takiej złote lata Hollywoodu, w tą stronę, tak. żeby uderzyć, tak. to faktycznie by nam tutaj mógł zagrać. Ten kostium jest taki strojny, jakby jedyne co w nim jest takiego nowoczesnego, to jest ta kolorystyka, więc znowu chcę też w ten klimat iść w występie, że to będzie mój najbardziej klasyczna showgirl, to ma być po prostu przepych, to ma być, wyglądać bogato. To będzie moja fantazja o byciu Ditą von Teese. No, dlatego... Pierwsze takie miałam też skojarzenie, to właśnie ten klasyczny pas do pończoch, żeby... Ale już właśnie taki... Ale wiesz co, bo to jest też kwestia logistyczna. To jest dużo rzeczy. Co po kolei ściągać? Tak, rzeczywiście. Przy koralikach nie mamy za dużej opcji. Więc po prostu pas do pończoch będzie... Masz rację. Więc skupmy się na biuście. Tutaj mamy na czym się skupiać. I rzeczywiście, tutaj możemy iść w kilka form. Albo możemy iść w ten pierwszą myśl, czyli ten taki stanik, który by nam od razu odsłaniał w jakiś sposób te pasties. Ja nie mówię, żeby w całości, ale chociaż w połowie, żeby je odsłaniał. Żeby nam tak... One są dosyć duże, te pasties. Tak ci od razu mogę powiedzieć. One mają taką dosyć dużą te średnicę, więc jakby będą się błyszczały tutaj tak czy inaczej. To możemy iść w klasyczny taki stożkowy stanik. Nie wiem, czy lubisz ten kształt staników, lubię. Czy wolisz współczesny? Nie, ja bardzo lubię ten kształt i w ogóle posiadam z jeden czy dwa takie staniki, które kupiłam sobie i niestety na mnie nie pasują, ponieważ no...
Ale bez ramionczek bym raczej się wtedy celowała w taki staniczek, żeby ci odsłonić ramię tutaj. Lubisz bez ramionczek? Rzadko kiedy noszę, bo rzadko, jakby trudno jest to dostać stanik bez ramionczek na taki duży wyrost. Podejrzewam. Jakby grawitacja. No i najbardziej takie klasyczne rozwiązanie, czyli po prostu gorset, który mógłby być albo, no tutaj pełen tak naprawdę mógłbyśmy zagrać pełnym gorsetem, który zasłoniłby nam biusta, potem by po zdjęciu odsłaniał piersi. No i właśnie to jest to, o czym myślę, jakby, czy, czy ja chcę, żeby to był gorset, czy ja chcę, żeby to był stanik i gorset. Jakby nie mam tutaj koncepcji jeszcze, tylko wiem, że coś by się tu jeszcze przydało zdjąć. Masz bardzo dużo rzeczy do zdejmowania już teraz, więc jeżeli dorzucimy nie, i stanik i gorset... To tylko to do zdjęcia w tej chwili. A bo w tym zostajesz potem. No w majtkach myślę, no w majciochach, to tak. Chodzi mi o harnesik. Harnesik i majtki myślę, że zostają. No majciochy tak. Tak, tak. Harnesik i majtki to jest myślę końcówka. Tak. Więc jakby wcale nie ma tutaj właśnie dużo do zdjęcia. Bo jakby harnesik i majtki zostaną do finiszu. No to wtedy by lepiej było rozdzielić, żeby było co zdejmować. No więc właśnie. Żeby więc było co zdejmować. Więc jak sobie myślę jeden gorset, właśnie... to mamy jeden element do zdjęcia. Dokładnie. Siup. Peniuarek, gorset, czy peniuarek, gorset i stanik. Raczej no. Peniuar, gorset, stanik, żeby no. Coś jednak tam latało. No. Tak mi się wydaje, tak. No. Jednak w tą stronę. Żeby nam jednak latało. No.